Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię do nauki razem ze mną. Tym razem idziemy w świat szeregów liczbowych. Zapraszam. Jako pierwszy na tapetę idzie szereg geometryczny. Jest to krótkie powtórzenie ze szkoły średniej, bo z szeregiem geometrycznym spotkałeś się w szkole średniej, jeżeli uczyłeś się matematyki na poziomie rozszerzonym. Otóż szereg geometryczny jest to nic innego jak suma nieskończonego ciągu geometrycznego. Na pewno pamiętasz ciągi. I tak, było A1, to był pierwszy wyraz. Drugi wyraz było A2, czyli tu mam A2. Dodać, jak do tego dołożę trzeci wyraz, jak dołożę czwarty wyraz, zrobię tak kropeczki, to znaczy, że mam do czynienia z szeregiem i my ten szereg, tą sumę tego, prawda, nieskończonego ciągu geometrycznego oznaczaliśmy literką S, ale pod warunkiem, że nasze AN to był ciąg geometryczny. I teraz, co to oznaczało, że to jest ciąg geometryczny? Oznaczało to, że jak ja podzielę dowolny wyraz, umówmy się N plus pierwszy, przez jego wcześniejszego sąsiada, czyli przez wyraz enty, to otrzymam zawsze Q. I to Q to jest iloraz, to powinno Ci się wszystko przypominać ze szkoły średniej, jest to iloraz tego naszego ciągu geometrycznego. Żeby taka suma, taki szereg geometryczny istniał, prawda? Żeby taka suma istniała, taki szereg geometryczny, można było policzyć tą sumę, to musi być spełnione pewne założenie. I otóż to trzeba zapamiętać, że musi być spełnione założenie, że wartość bezwzględna z Q musi być mniejsza od 1. Jeżeli to założenie nie będzie spełnione, to ja po prostu nie jestem w stanie policzyć tej sumy mojego szeregu geometrycznego. A na tym spotkaniu zajmujemy się tylko i wyłącznie tym właśnie szeregiem. Szeregiem geometrycznym, specyficznym szeregiem. Popatrz, ja mogę to rozpisać sobie tak, A1 dodać. A1 ku podstawie za A2. Dalej, A1 ku do kwadratu za A3. Dalej. A1 ku do potęgi trzeciej za A4 i tak dalej. I ja mówię, że to jest właśnie mój ten szereg geometryczny, suma nieskończonego, bo to są trzy kropeczki, to znaczy, że on się nigdzie nie kończy, prawda? Nieskończonego ciągu geometrycznego. I na tą sumę też był wzór, dlatego ja tutaj zapiszę wzory na czerwono, żeby było je lepiej widać. Zresztą pewnie pamiętasz, był taki wzór A1 nad 1 minus Q. I w różnorodnych zadaniach o tym mówiliśmy. Zanim przejdziemy do tego krótkiego takiego przypomnienia zadaniowego tego szeregu geometrycznego, to ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że na studiach już bardziej operujemy na takim zapisie szereg, tak zapisujemy szereg i teraz jeżeli on jest nieskończony, no to ja zapisuję po prostu szereg od n równego 1 do nieskończoności tutaj i ja mam z tego naszego jakiegoś ciągu AN, czyli to S oznacza u mnie tą sumę, ten szereg, czyli tą sumę w tym wypadku tego nieskończonego ciągu geometrycznego, no bo na tym spotkaniu zajmujemy się tylko i wyłącznie szeregiem geometrycznym. Czyli taki zapis oznacza sumę, żeby Ciebie to nie zdziwiło, od pierwszego wyrazu, czyli od A1, aż przez drugi, trzeci, czwarty, piąty, aż idzie to w nieskończoność. Czasem ten szereg jest taki, że jest od n równego 1, na przykład może być do 20, jak ja chcę sumę określonych 20 wyrazów. Ale raczej w sytuacji tego, co się tym mamy zająć na tym kursie, raczej tu będzie do nieskończoności, będziemy mieć nieskończone tutaj ciągi, w tym wypadku ciąg geometryczny, a my nazywamy tą sumę tego nieskończonego ciągu geometrycznego właśnie szeregiem geometrycznym. I zapamiętaj, te wzory, chociaż one dla Ciebie myślę, że nie są dziwne. Oczywiście jak się liczy Q, że dzieli się dowolny wyraz przez wcześniejszego sąsiada, no że mamy do czynienia tutaj ze szeregiem geometrycznym, więc AN to musi być ciąg geometryczny, no to oznaczenie, które będziemy stosować już również na tej lekcji, ale prędzej już na kolejnych spotkaniach ze mną. Myślę, że teraz warto przejść do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to spotkanie. To ma być takie powtórzenie ze szkoły średniej, żebyśmy w ogóle wiedzieli, w jaki świat my wchodzimy. Szereg geometryczny jest specyficznym szeregiem, który już w szkole średniej się zaczyna. Jego obliczenie, zadania związane z szeregiem geometrycznym już zaczynamy w szkole średniej, a później przechodzimy dopiero na studiach do szeregów. A więc zapraszam do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to nasze spotkanie.
Zadanie numer jeden, zadanie niby proste, bo jest polecenie oblicz i mamy do policzenia w podpunkcie A taką sumę. 1 minus 1 czwarta, dodać 1 szesnasta, minus i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałam sumę, ale widzisz również tutaj minusy, prawda? No ja pod spodem Ci zapiszę tak, żeby to się zgadzało, że ja mam na myśli sumę, popatrz. Tak właśnie zrobimy. 1 dodać minus 1 czwarta, dodać 1 szesnasta, dodać coś tam będzie na minusie i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja muszę sprawdzić, czy faktycznie to będzie, czy to faktycznie będę tutaj miała do czynienia z szeregiem. Otóż, żeby to zrobić, ja muszę podzielić drugi wyraz przez pierwszy, czyli po prostu minus 1 czwartą przez 1, jak podzielę, to mam minus 1 czwartą, ale muszę też dla pewności trzeci wyraz podzielić przez drugi. Czyli 1 szesnasta podzielone przez minus 1 czwarta. Jak to pomnożę przez odwrotność, wyjdzie mi minus 1 czwarta. Skoro tak jest i dali mi plus kropeczki czy tam minus, to znaczy, że ja tą czynność powtarzam nieskończenie wiele razy. Zatem moje Q w tym wypadku wynosi minus 1 czwarta. Czy zgadza się, że wartość bezwzględna z minus 1 czwarta jest mniejsza od jedynki? Bo takie jest było założenie, prawda? Że wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. Oczywiście, że się zgadza, bo to jest 1 czwarta, która jest mniejsza od jedynki. Zatem mogę zastosować wzór na sumę tego mojego właśnie, mam tutaj wzór na ten, który był podany, szereg geometryczny, nie? Czyli S to się równa A1 jest we wzorze, też mogę, może tutaj przypomnę ten wzór, A1 nad 1 minus Q. Wzór prosty, A1 to jest 1 nad 1 minus Q, czyli będzie plus 1 czwarta. Wzór banalny, tylko no w zależności od tego, jaki stopień skomplikowania zadania, tak to się robi. 1 plus 1 czwarta to jest 5 czwartych, jak pomnożę przez odwrotność, mam 4 piąte. Czyli tyle wynosi suma tego nieskończonego ciągu geometrycznego, czyli ten nasz szereg, prawda? Mamy 4 piąte. No to w podpunkcie B, no próbujemy tak samo. A2 podzielić przez A1, tu mamy same plusy, więc widzimy, że nie będzie problemu. Jak ja tak podzielę, to mogę zapisać pierwiastek duży i mam 6 dwunastych, czyli to jest 1 druga. To mogę jeszcze zapisać jako 1 nad pierwiastek z 2, usunąć niewymierność i otrzymamy pierwiastek z 2 nad 2. No to spróbujmy teraz A3 przez A2, to będziemy mieć pierwiastek z 3 nad pierwiastek z 6, to znowu będzie pierwiastek z 1 drugiej, jak wsadzimy pod jeden wielki pierwiastek 3 szóste, to jest 1 druga, czyli to jest oczywiście pierwiastek z 2 nad 2. Skoro tak, no to mogę stwierdzić, że moje Q to jest właśnie pierwiastek z 2 przez 2. A czy zgadza się, że pierwiastek z 2 przez 2 na wartość bezwzględną jest mniejszy od jedynki? Oczywiście, pierwiastek z 2 to jest w przybliżeniu 1,4. Jak podzielę przez 2, to jest mniej niż 1. Wartość bezwzględna i tak jest mniej niż 1. Czyli mogę zastosować ten wzór, czyli okazuje się, że ten mój szereg po prostu ma sumę i da się tą sumę po prostu obliczyć. No więc tak, S to się równa A1, czyli pierwiastek z 12, podzielone przez 1 minus Q. A naszym Q jest pierwiastek z 2 nad 2. No teraz operacja troszeczkę na pierwiastkach, bo pierwiastek z 12 to są 2 pierwiastki z 3 podzielone. Tu wspólny mianownik, czyli będę miała 2 minus pierwiastek z 2 nad 2, bo jedynkę zamieniam jako 2 drugie. Teraz pomnożę przez odwrotność, czyli mam 2 pierwiastki z 3 tak jakby nad 1 razy 2 nad 2 minus pierwiastek z 2. No to mnożę, mam 4 pierwiastki z 3 podzielone przez 2 minus pierwiastek z 2. No mogłabym tak zostawić, ale oczywiście, że usuwamy niewymierność, czyli mnożymy przez liczbę sprzężoną do mianownika, czyli w środku różni się to oczywiście tylko znakiem. I tu wymnażam, będę miała 8 pierwiastków z 3, dodać będę miała 4 pierwiastki z 6, to wymnażam z tym i to wymnażam z tym, a na dole będę miała wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat, który obowiązuje zawsze przy takim prostym usuwaniu niewymierności. Czyli mam 2 kwadrat, czyli 4, minus b kwadrat, czyli będzie minus 2. Czyli mam 8 pierwiastków z 3, dodać 4 pierwiastki z 6 nad 2, no to to wszystko jeszcze podzielę przez 2, czyli mam 4 pierwiastki z 3, jak to podzielę i to też dzielę, czyli plus 2 pierwiastki z 6. No wiadomo, że w podpunkcie A ta suma wyszła ładniejsza, prawda? Szybciej się liczyło. Tutaj było gorzej, bo pierwiastki, to trzeba sobie umieć radzić z pierwiastkami, no ale to całe piękno matematyki jest tutaj właśnie zachowane, że w jednych sytuacjach, co nawet wydaje się trudniejsza sytuacja, bo kół ujemne, wychodzi suma prosta, a niby tutaj wyszło kół w miarę fajne, bo na plusie, ale za to ma pierwiastek, więc ta suma troszkę nam zeszło, zanim weźmiemy ją do końca policzyć.
Zadanie numer 2, niby troszkę z treścią, ale zobacz, nie takie strasznie trudne będzie. Znajdź iloraz nieskończonego ciągu geometrycznego zbieżnego, którego pierwszym wyrazem jest 6, a sumą 18. Czyli tak, pierwszy wyraz 6 zapisałam, a 1 równe 6, suma oczywiście 18 i mam wyznaczyć iloraz. Uwaga, jest tam w informacji podany ciąg geometryczny zbieżny. Co to oznacza? To właśnie pojęcie zbieżności jest związane z tym, że żeby był zbieżny, to znaczy, że da się policzyć jego sumę. I ale ta suma jest podana, wynosi 18. Czyli skoro ma być zbieżny, to znaczy, że wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. Czyli ta suma, która liczymy ją właśnie wzorem A1 nad 1 minus Q, jest możliwa do policzenia. Po prostu nie ucieka w nieskończoność. Ta suma jest konkretną liczbą, ale tylko w momencie, kiedy wartość bezwzględna z Q będzie mniejsza od 1. No to co? No to podstawiamy pod ten wzór. Czyli za S 18 to się równa za A1 6. Na dole mam 1 minus Q. Banalne, prawda, równanko. Tu napiszę nad 1 i teraz pomnożę na krzyż. Czyli 18 razy 1, 18 minus 18 mamy razy Q i to się równa tutaj 1 razy 6, czyli 6. No to poprzerzucam. Minus 18 Q to się równa 6. 18 przerzucę, czyli będzie minus 18, czyli minus 12. Podzielę przez minus 18, ażeby Q wyliczyć. Minusy mi się skasują, wychodzi mi ułamek 12 18, skrócę przez 6, bo się da, to będą 2 trzecie. I teraz uwaga, pamiętaj, jakiekolwiek Q ci nie wychodzi, ma być na wartość bezwzględną mniejsza od jedynki. Czy zgadza się, że 2 trzecie jest mniejsze od jedynki? Oczywiście, że tak. Czyli mieliśmy do wyznaczenia iloraz tego naszego nieskończonego ciągu geometrycznego, ale że on ma być zbieżny, to znaczy, że ma się dać policzyć właśnie jego sumę i na tą sumę znamy wzór. Mamy tutaj do czynienia właśnie z szeregiem geometrycznym. Czyli jego iloraz wynosi 2 trzecie. Zadanie numer 3. Suma wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego zbieżnego wynosi 9 drugich. Drugi wyraz tego ciągu jest równy 1. Ja to zapisałam S 9 drugich, a drugi wyraz to znaczy A2 wynosi 1. Wyznacz ten ciąg. Co to znaczy wyznaczyć ciąg? To znaczy najczęściej wyliczyć pierwszy wyraz i Q. No bo wiesz, jeżeli my już znamy pierwszy wyraz i znamy Q w ciągu geometrycznym, to wiemy wszystko o tym ciągu. Jesteśmy sami w stanie sobie policzyć trzeci wyraz, czwarty, piąty, dwunasty, dwudziesty i który tam będziemy chcieli, prawda? Więc wyznaczyć ciąg to znaczy wyliczyć A1 i Q. No to tak, tutaj oczywiście standardowo trzeba zapisać sobie warunek, żeby on był zbieżny, czyli wartość bezwzględna z Q musi być mniejsza od 1. Wtedy istnieje ta suma, ten szereg nasz geometryczny o wzorze A1 nad 1 minus Q. No to pod ten wzór podstawiamy, czyli za S podstawimy 9 drugich, to się równa. I teraz uwaga, za A1 musimy coś podstawić, bo przecież nie mamy A1, tak? I nie mamy też Q. No to też nic nie nawojujemy. Będziemy musieli jakoś A1 wyliczyć z czego? No oczywiście z drugiego wyrazu. Czyli tak, drugi wyraz to jest przecież pierwszy wyraz pomnożony przez Q. Tak jak to w ciągu geometrycznym bywa. Czyli tak, za A2 podstawię jedynkę, dzięki czemu mam A1 razy Q, podzielę obustronnie przez Q i dostaję, że moje A1 to jest 1 nad Q. Ja oczywiście mogę dzielić przez Q przy założeniu, że Q nie jest zerem, prawda? No to mogę wykonać takie dzielenie. No więc w takim wypadku ja teraz już podstawię za A1 1 nad Q, a w mianowniku mam po prostu 1 minus Q. I co robię? Robię tak samo jak wcześniej, czyli mnożę na krzyż. To z tym, czyli 9 razy 1 to 9, minus 9 razy Q to 9 Q. To się równa 2 razy 1 nad Q, to jest 2 nad Q. Mnożę obustronnie razy Q, no bo jednak muszę to równanko rozwiązać, czyli będę miała tak 9 Q minus 9 Q do kwadratu równa się 2. Jak mnożę przez Q, tu mi przybywa Q, tu mi przybywa Q, a to Q mi się skasuje. Przenoszę wszystko na inną stronę, a może tu zostawimy 0, tu przerzucimy. 9Q do kwadratu minus 9Q plus 2. Wyszło mi oczywiście nasze kochane równanie kwadratowe, które liczę za pomocą delty. Delta to się równa B kwadrat, czyli u mnie 81, minus 4 razy 2, to jest 8 razy 9, to jest 72, no to jest 9, więc jak ja spierwiastkuję, to mi się fajnie spierwiastkuje, wyjdzie 3 i liczę sobie. Q1 będzie wynosiło minus B, czyli 9 minus 3 nad 2 razy A, czyli nad 18, czyli będę miała 6 18, czyli po prostu 1 trzecia.
No to zgadzam się, może takie być jak najbardziej, ale próbuję, może Q2 też będzie ok. 9 dodać 3 nad 18, czyli będzie 12 nad 18, skracam przez 6, to mam 2/3. Tak się składa, że też się zgadza. No czasem jest tak, że wychodzą dwa przypadki. Tu mamy tak jakby pierwszy przypadek, a tu mamy drugi przypadek. I teraz do tego przypadku ja muszę policzyć A1. I zrobię to może w taką klamerkę, będzie wygodnie. Czyli A1, w momencie kiedy Q wynosi 1/3, to mam 1 podzielone przez 1/3. 1 podzielone przez 1/3. Mnożę przez odwrotność, wychodzi mi po prostu 3. Natomiast w tej sytuacji, i to są dwa przypadki oddzielone oczywiście z płynnikiem logicznym lub, w tej sytuacji A1 to się uzna, też pod ten wzór podstawiam, no bo najprościej mi tutaj operować na tym, to mam 1 nad 2/3. Jak pomnożę przez odwrotność, prawda, tak żeby mi to fajnie wyszło, to mam 3/2. No i wyszło mi, czyli polecenie było wyznacz ten ciąg, to znaczy wyliczyć pierwszy wyraz i iloraz, pierwszy wyraz iloraz, albo taki pierwszy wyraz to taki iloraz. W kolejnych teraz zadaniach chciałabym troszkę poćwiczyć rozwiązywanie równań i oczywiście nierówności z wykorzystaniem właśnie tej sumy nieskończonego ciągu geometrycznego, czyli szeregu. Popatrz, mamy do rozwiązania takie równanie, gdzie tutaj mamy te trzy kropeczki, to Ci się od razu powinno skojarzyć z tym, że tutaj musi się dać ta suma policzyć, skoro ja tą sumę tak naprawdę mam podaną. Minus 16 nad 3, to jest ta moja suma po prostu. Zatem oczywiście powinniśmy zacząć od założenia, że x nie może być zerem. To jest pierwsza sprawa, w mianowniku zrobić nie może. Kolejna sprawa, muszę wyznaczyć Q. No i teraz tak, ja to Q mogę wyznaczyć z A2 przez A1, z A3 przez A2. Powinnam sprawdzić jedno i drugie, czy na pewno się zgadza, ale na pewno się będzie zgadzało. Ja wolę przez A2 przez A1, czyli u mnie 4 nad 2x, skrócę przez 2, czyli mam 2 nad x. Jeżeli bym policzyła A3 przez A2, dokładnie mi wyjdzie też 2 nad x. I od czego zaczynamy w takich zadaniach? Właśnie od tych założeń. To jest pierwsze założenie, że x nie może być zerem, a drugie założenie wymusza nam szereg geometryczny, jego zbieżność. Skoro ta suma wynosi minus 16 trzecich, to znaczy, że musi ten szereg być zbieżny, a więc wartość bezwzględna z Q, czyli wartość bezwzględna z 2 przez x, musi być mniejsza od jedynki. Teraz jak sobie poradzić z taką nierównością? No można skorzystać z własności wartości bezwzględnej i teraz tak, wartość bezwzględna z licznika przecież się da wyznaczyć, to jest 2, a wartość bezwzględna z mianownika no, musi zostać. Teraz mnożę przez mianownik, bo on nie może być zerem, czyli mam 2 mniejsze od wartości bezwzględnej z x. Przerzucam sobie tak, żeby mi się lepiej patrzyło, czyli wartość bezwzględna z x jest większa od 2. I jak pamiętasz, w szkole średniej rozwiązywałeś takie proste nierówności z wartością bezwzględną. To jaki to x? Albo ten x będzie większy od 2, albo ten x będzie mniejszy od minus 2. Czyli x będzie należał albo do przedziału od minus nieskończoności do minus 2, otwarty, albo będzie należał do przedziału od 2 do plus nieskończoności. I teraz zastanówmy się, czy to x różne od zera jest tu uwzględnione. Oczywiście, że tak. Czyli to jest nasze założenie, tak zapiszę, założenie do tego, żeby w ogóle takie równanie miało sens. Żeby dało się skorzystać teraz ze wzoru na sumę. No to korzystam. S to będzie A1, czyli u mnie 2x, nad 1 minus Q. A moje Q to mam przecież 2 nad x. I to się równa minus 16 trzecich. Takie mam warunki zadania, prawda? No to teraz mnożę sobie oczywiście na krzyż najwygodniej, czyli 2x razy 3 to będzie 6x, to się równa. I teraz ten tutaj mianownik mnożę przez minus 16, bo gdzieś tego minusa muszę wsadzić, najlepiej do góry. Czyli 1 razy minus 16 to minus 16, minus z minusem da plus, 2 nad x razy 16 to mamy 32 nad x. No to co zrobimy? Myślę, że na pewno pomnożyć przez x można, no bo zgodnie z założeniem i tak x zerem nie będzie. Czy tu patrzymy, nie ma znaczenia. Mam 6x kwadrat, to się równa. Minus 16x, a tutaj nam się w mianowniku skróci ten x, czyli mamy plus 32. Przerzucamy na jedną stronę. 6x kwadrat plus 16x minus 32 równa się 0. Przez co byśmy podzielili? No niestety tylko przez 2. No chcielibyśmy przez coś więcej. No ale
ale czasem to, że chcemy, niekoniecznie ma wielki wpływ na to, że tak się da. To otrzymaliśmy równanie kwadratowe, standardowo deltą liczymy, zobaczymy, jakie nam proponowane rozwiązania wyjdą. Czyli b kwadrat to 64 minus 4 razy 3, czyli mamy, będziemy mieć minus 12, razy minus 16. No to skoro tak, to mamy 64 i tu będziemy mieć plus i tak 16 razy 10 to mamy 160 i 2 razy 16 to mamy 32, czyli będziemy mieć razem 192. No to ta nasza delta, jak dodamy, wyjdzie nam 256. Piękna delta nam wyjdzie, bo jak ją spierwiastkujemy, wychodzi 16. No to skoro tak, to liczymy sobie x1 to będzie minus b, czyli minus 8, minus pierwiastek delty, czyli 16, nad 2a, czyli nad w tym wypadku 6. No to mamy minus 24 nad 6, mamy minus 4. I teraz zastanawiamy się, czy nasza czwórka na minusie spełnia to nasze założenie jak najbardziej. No to jeszcze x2 może się okazać. Minus 8 plus 16 podzielone przez 6, czyli tu u góry w liczniku mamy 8 nad 6, no to sobie wyciągniemy może całości 1 cała i 2 szóste i 1 trzecia. Czy 1 cała i 1 trzecia zgadza się z założeniem? Oczywiście, że nie, więc komentujemy sprzeczne z założeniem. Zatem, skoro tak, to naszą odpowiedzią, czyli rozwiązaniem mojego równania jest tylko jedna liczba i jest nią po prostu minus czwórka. W zadaniu numer 5 mamy do rozwiązania takie równanie. 1 dodać 1 nad 1 minus x, dodać 1 nad 1 minus x kwadracie, dodać kropeczki i tak dalej, równa się 1 minus 2x. Widząc takie równanie, oczywiście od razu powinniśmy sobie skojarzyć, że tak, no trzeba by było sprawdzić, czy faktycznie po tej stronie będzie się tworzył nieskończony ciąg geometryczny. Na pewno, więc trzeba wyznaczyć Q, to bezdyskusyjnie, może tutaj będę wyznaczała. Czyli Q to będzie na przykład A2 podzielone przez A1. Czyli u mnie 1 nad 1 minus x podzielone przez 1, no to po prostu już nie będę pisała. Dobrze, a teraz gdybym policzyła A3 przez A2, to będę miała dokładnie taką samą sytuację. Bo to 1 minus x z tym 1 minus x jednym nam się skasuje i powstanie nam to samo. Czyli mogę się pokusić o stwierdzenie, że mam tutaj nieskończony ciąg geometryczny, jego sumę. Żebym ja tą sumę w ogóle mogła wyznaczyć, to powinniśmy zacząć od napisania założenia, bez dyskusji. Po pierwsze, mamy założenie, że mianownik nie może być zerem, czyli nasz x nie może być jedynką. Po drugie, założenie, które wymusza szereg zbieżny, to jest, że wartość bezwzględna z Q, czyli wartość bezwzględna z 1 nad 1 minus x, ma być mniejsza od jedynki. Tak jak w zadaniu wcześniejszym, wartość bezwzględna z jedynki to 1, a z mianownika, no tak zostawiamy, wartość bezwzględna z 1 minus x. Teraz, żeby to rozwiązać, mnożę obustronnie przez wartość bezwzględną z 1 minus x, mam 1 mniejsze od. Jak tu pomnożę przez 1, to mi się nic nie zmienia. Teraz będę to odczytywała tak jakby od tyłu. Wartość bezwzględna z 1 minus x ma być większa od 1. I teraz rozwiązuję to w dwóch przypadkach. 1 minus x jest większy od 1 albo 1 minus x jest mniejszy od minus 1. Zatem minus x jest większy od zera, bo te jedyneczki mi się tak jakby odejmą. I minus x jest mniejszy, tu przerzucam, będę miała minus 1, minus 1, minus 2. Czyli tak, jak pomnożę przez minus 1, no bo wiesz, że ja muszę mieć samego x-a, to mi się zwrot nierówności zmienia. Tu też jak pomnożę przez minus 1, zwrot nierówności mi się zmieni. I teraz napiszę tobie przedział. X należy. Patrzę najpierw na to, co jest mniejszy x od zera, czyli od minus nieskończoności do zera, suma, a później są większe od dwójki, czyli od dwójki do plus nieskończoności. I teraz zawsze sobie trzeba popatrzeć, czy czasem ta jedynka jest już wyrzucona stąd, bo gdyby nie była, no to trzeba byłoby wyrzucić. To jest na razie nasze założenie. Bardzo ważna rzecz, bo bez założenia nie rozwiązuje się takiego równania, bo takie równanie ma sens tylko, jak napiszemy założenie. No to teraz przechodzimy do tego, że po tej stronie, to ja tu może zaznaczę tutaj, i możemy zastosować wzór na S, na tą sumę. Czyli A1 to mamy 1 nad 1 minus nasze Q i to się równa 1 minus 2X. Nie wiem, ile wynosi ta suma, ale wiem, że da się ją zapisać takim wyrażeniem algebraicznym. 1 minus 2X. To tu mamy tak nie za fajnie. Czyli tutaj musimy mieć wspólny mianownik, żeby to jakoś zapisać, czyli 1 minus x
I tu minus 1 będzie. I to się równa 1 minus 2x. Popatrz, 1 minus 1 nam się tu skasuje. Teraz sobie to obrócimy. Czyli 1 minus x nad minus x równa się 1 minus 2x. Pomnożę obustronnie przez minus x, żeby pozbyć się mianownika. Czyli mam 1 minus x, to się równa i tu mnożę. Minus x plus 2x kwadrat. Akurat tak się nam stało, popatrz, że minus x i z tym minusem x nam się skasuje, czyli dostanę takie równanko. 2x kwadrat równa się 1. Podzielę przez 2, mam x kwadrat równa się 1 druga, no to ja mogę spierwiastkować, czemu nie? Czyli będę miała x to się równa 1 nad pierwiastek z 2, bo z jedynki pierwiastek to 1, a tu mamy 1 nad pierwiastek z 2. Usuwam niewymierność, czyli mam pierwiastek z 2 nad 2 lub pamiętajmy o tym, że jak pierwiastkujemy, to jest potęga parzysta, to o tym drugim rozwiązaniu, co młodzież często zapomina. Pierwiastek z 2 nad 2 to jest jedno rozwiązanie, a drugie minus pierwiastek z 2 nad 2 z tego równanka. No ale teraz wracamy do naszego globalnego równania i patrzymy, jakie było założenie. Założenie było takie, że x należy od minus nieskończoności do zera, czyli wszystkie tam ujemne. Czyli tutaj jak najbardziej się zgadza, bo jest liczba ujemna. OK. Natomiast pierwiastek z 2 nad 2 ile mniej więcej wynosi? To jest tak jakby 1, 4 podzielone przez 2. Na pewno mniej to będzie niż 1. A tu mamy dopiero od dwójki wystartować. Więc to jest oczywiście sprzeczne z naszym założeniem. Mogę tu zrobić strzałeczkę, mam na myśli to założenie. Zatem odpowiedzią do naszego zadania, czyli tak jakby rozwiązaniem tego równania w przykładzie piątym jest liczba minus pierwiastek z 2 nad 2. Przykład numer 6. Mamy teraz do rozwiązania taką nierówność. X kwadrat, dodać x do potęgi trzeciej, dodać x do potęgi czwartej, dodać i tak dalej kropeczki. I to ma być większe od minus 1 minus x. Po pierwsze, żeby taka nierówność miała sens, musimy po pierwsze zastanowić się, czy to faktycznie jest nieskończony tutaj ciąg geometryczny i jego suma. Oczywiście liczymy q jako a2 przez a1 najprościej, czyli x do potęgi trzeciej podzielone przez x do potęgi drugiej. Wykładniki odejmujemy, mamy samo x. Jeżeli ja zrobię a3 przez a2, dostanę dokładnie takie samo q. Czyli mogę jasno stwierdzić, że po prostu mam tutaj do czynienia właśnie z szeregiem geometrycznym. Ale skoro tak, no to ja muszę napisać założenie. I moje założenie jest takie, że wartość bezwzględna z naszego q, czyli x, ma być mniejsza od jedynki. Banalne założenie, bo teraz popatrz, wystarczy tak rozwiązać. X mniejsze od 1 i x większe od minus 1. Tutaj zwracam uwagę, że jak znak mniejszości jest, to jest spójnik i, a gdyby tam wcześniej w zadaniach znak większości, to wtedy było lub. No to skoro jest to i, to co to znaczy, że x są większe od minus 1, ale i mniejsze od 1? Że należą do przedziału od minus 1 do 1. I to jest nasze założenie. Czasem jest tak w tego typu zadaniach, że założenie jest długie, a czasem założenie jest krótkie. Także to wszystko zależy od tego, jak skonstruowane jest równanie bądź nierówność. No to co, skoro tak, to możemy zamiast tutaj tej lewej strony wykorzystać wzór na S, na sumę tego naszego, w tym wypadku, nieskończonego ciągu geometrycznego, czyli mamy a1, czyli x kwadrat, nad 1 minus q, czyli 1 minus x. To jest większe od minus 1 minus x. I teraz uwaga, ja to mogę zrobić sprytnie i szybko. Dlaczego? Ja to mogę obustronnie pomnożyć przez 1 minus x. Dlaczego mi wolno? Chociaż w nierównościach wymiernych, jak pamiętasz, nie mnożyło się przez mianownik. No bo nie wiedziało się, czy on jest dodatni, czy ujemny. Ale skoro ja mam tu założenie narzucone, przedział od minus 1 do 1, to jak ja tutaj podstawię dowolną liczbę z tego przedziału, na przykład minus 1 drugą, czy 1 drugą, to zawsze wyjdzie mi tu liczba dodatnia na bazie założenia, bo gdybym nie miała założenia, to tak nie mogę. Ale skoro tak, mam założenie, to czemu bym mogła nie móc? I teraz jak jest dodatnie, to ja będę to mnożyła, ale na zwrot mi się nie zmienił nierówności. Mnożę każdy skład. Minus 1, później plus x. Teraz tu będę miała minus x i plus x kwadrat. Tutaj mi się to odjęło i popatrz, x kwadrat z x kwadratem mi się też odjęło i wyszło mi tak, 0 jest większe od minus 1. To jest oczywiście nierówność tożsamościowa. 0 zawsze jest większe od minus 1, czyli tu możemy podpisać zawsze prawda, zawsze, czyli tak jakby dla x rzeczywistego.
prawda? Zawsze to jest prawda. Zero, ok, jest zawsze większa od minus jedynki, bo takie wyszło specyficzne. Ale odpowiedzią do naszego zadania numer 6, do naszej nierówności, oczywiście musimy uwzględnić założenie, czyli jest przedział od minus 1 do 1. Co z tego, że to była zawsze prawda? Ale ta zawsze prawda mogła być możliwa tylko w momencie wtedy, kiedy w ogóle istniał ten nasz szereg geometryczny, jeżeli dało się policzyć jego sumę, bo wtedy taka nierówność po prostu nie miałaby sensu, gdybyśmy oczywiście nie uwzględnili tutaj tego założenia, no i wzoru na tą sumę. Mam nadzieję, że te 6 przykładów, które przygotowałam dla Ciebie, troszkę przypomniały Ci szereg geometryczny. Ja tu chciałam zasygnalizować, że szeregi już były spotykane w szkole średniej. Nasz szereg geometryczny, który jest specyficznym szeregiem, na szereg geometryczny tutaj są odpowiednie wzory. Na tą sumę jest konkretny wzór. Nie jest tak prosto w dalszych, różnorodnych szeregach w matematyce wyznaczyć tej sumy tego szeregu. My będziemy na kolejnych spotkaniach zajmować się zbieżnością szeregów, czyli określać, czy ten szereg faktycznie ma sumę, ale nie będziemy jej liczyć. W szeregu geometrycznym znaliśmy wzór, to żeśmy sobie liczyli. Natomiast znaliśmy też warunek, kiedy ta suma mogła być wyliczona. Natomiast na konkretnych już innych szeregach niestety nie zawsze tak pięknie, prosto da się policzyć tą sumę. My będziemy się zajmować zbieżnością szeregów, czyli określaniem, czy ten szereg ma tą sumę i da się ją policzyć, czy ta suma po prostu jest liczbą nieskończoną i nie jesteśmy w stanie ogarnąć nieskończoności, prawda? Nie jesteśmy w stanie. Mam nadzieję, że lekcja była dla Ciebie miłą powtórką. Powtórzyliśmy materiał troszeczkę ze szkoły średniej i teraz już przechodzimy na następnej lekcji, przechodzimy do tej już faktycznych szeregów liczbowych na poziomie studiów. Zapraszam na kolejne spotkanie ze mną. Do zobaczenia.